otwieramy na zaproszenie Fundacji Patria Nostra galę konkursu. Zapraszam pana prezesa Mirosława Gryko i panią prezes Natalię Wołyniec. To dla nas wielki zaszczyt widzieć to wspaniałe grono młodzieży najzdolniejszej ze zdolnych. Wasze prace są wspaniałe, jesteście nadzieją polskiego filmu. Witamy także naszych szacownych patronów honorowych, sponsorów, fundatorów nagród i partnerów. Bardzo się cieszę, że Grupa Lotos mogła wesprzeć tak wspaniałe przedsięwzięcie. Ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pogratulować i wszystkim organizatorom, uczestnikom, a przede wszystkim laureatom konkursu Patria Nostra. Wasze dzieła są bardzo ważne, bo przypominają polską historię, przybliżają naszą narodową tożsamość, budują poczucie wspólnoty, a przede wszystkim poczucie dumy z bycia Polakiem. Jeszcze raz wam za to bardzo serdecznie dziękuję. Poprosimy teraz o podanie statuetek w kolejności, którą wam wyczyta tutaj pan. A więc pierwsza dla prezesa Grupy Lotos, dla pana prezesa Majewskiego. Gratuluję serdecznie. Teraz statuetka upamiętniająca dzisiejszy udział w tym wydarzeniu dla przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności, pan Piotr Krygiel. Zapraszam bardzo serdecznie pana Michała Muchę, przedstawiciela wicepremiera Piotra Glińskiego. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Teraz chyba najbardziej emocjonująca część. Przed nami trzy ostatnie nagrody, ale najważniejsze. Trzecia, druga i Grand Prix. Którego z młodych kawalerów będziemy pasować na laureata? Dostojny bracie Tomaszu, podajcie szablę. Odbierz szablę, która ci się przynależy. A szablę ufundował? Szabla została fundowana przez panią senator Marię Koc. Drugie miejsce zajęła grupa uczniów, zespół z 86. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Czy są obecni? Zapraszamy. Filip Leszkowicz, Paulina Pałacz, Borys Tamakowicz, Małgorzata Pachulska. No tutaj, młody przyjacielu, nie masz chyba wyboru, jako jedyny będziesz pasowany. A więc klęknij. W imieniu konkursu historycznego Matka Polska. Została fundowana przez pana Adama Strużyka, marszałka województwa mazowieckiego. Na cześć pana marszałka Adama Strużyka, wiwat! Wstań, unieś głowę, wsłuchaj się w słowa pieśni o małym rycerzu. To jest wieść dla zwycięzców i dla laureatów Grand Prix. A są nimi
przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wiwat! 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 A więc podobnie jak ostatnim razem, decyzja, kogo pasujemy, jest prosta. Ręki na prawe kolano. W imieniu konkursu historycznego Fundacji Patria Nostra na czele z jego prezesem Mirosławem Gryką i wszystkim pięknym głosami przyznali waszemu zespołowi pierwszą nagrodę Grand Prix tegorocznej edycji konkursu Patria Nostra na Mazowszu. Pasuje cię na laureata pierwszego miejsca wraz z wszystkimi, którzy ci w tym pomagali. Odbierz przynależną ci szablę, którą fundował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Pan premier Piotr Gliński, wiwat! Wiwat! Laureaci Grand Prix pierwszego miejsca! Wiwat! 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 Wszyscy uczestnicy konkursu, wszyscy obecni na sali, wszyscy, którzy wiedzą, czym jest Patria Nostra! Wiwat! 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 Niech żyją!